Hej, hej, hej! Doszły mnie słuchy, że chcecie więcej przepisów szybkowaru, tak więc przybywam dzisiaj do Was z przepisem na przepyszny krupnik na żołądkach. Mój krupnik przygotowałam w 35 minut, żołądki są mięciutkie i rozpływające się w ustach, a zupa sama w sobie, pierwsza klasa, zobaczcie sami. Kogo witam, kogo goszczyć się na moim kanale? Grudziądz pozdrawia! Listę składników znajdziecie również pod filmem w opisie. Pierwszy raz robiąc krupnik na żołądkach w szybkowarze, sparzyłam je wrzątkiem dwukrotnie z przyzwyczajenia po prostu. Także żołądki opłucz pod zimną wodą dwukrotnie i oczyść je, jeśli jest taka potrzeba. Możesz je również pokroić na mniejsze kawałki, u mnie akurat wrzuciłam w całości. Warzywa obierz, umyj i pokrój na mniejsze kawałki, ziemniaki w grubszą kostkę, a marchewki, korzeń pietruszki, kawałek selera zetrzyj na tarce o grubych oczkach. Kaszę opłucz pod strumieniem bieżącej wody. Na dno garnka wrzuć żołądki. Następnie wrzuć ziemniaki, starte warzywa, wsyp opłukaną kaszę i dodaj listki laurowe, ziele angielskie, sól i pieprz prawdziwy mielony do smaku. Całość zalej bulionem warzywnym, w razie potrzeby dolej jeszcze wody, w zależności od tego, jakie gęste zupy lubisz. Zamknij szybkowar i zwróć uwagę, żeby na pokrywce suwak był ustawiony na zbieranie ciśnienia. Wybierz program, gotowanie pod ciśnieniem, następnie zupa. Zatwierdź klikając pokrętło, ustaw czas pokrętłem na 30-35 minut, zatwierdź i wybierz wysokie ciśnienie oraz kliknij na sam koniec start. Po zebraniu ciśnienia program się włączy z automatu na 30-35 minut, w zależności od tego, na ile ustawiliście. Szybkowar będzie odliczał do dołu. Jeśli przed rozpoczęciem gotowania ustawiłaś przycisk podgrzewania, to z automatu przejdzie na program podgrzewania. Odczekaj 10 minut po skończonym gotowaniu i spuść ciśnienie. Gdy otworzysz garnek, całość dokładnie wymieszaj, w razie potrzeby dopraw jeszcze do smaku. Ciepłą zupę nakładaj na talerze, na wierzchu posyp natką pietruszki i oczywiście co? Życzę Wam smacznego. Mam nadzieję, że ten przepis szybkowaru przypadnie Wam do gustu. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy chcecie więcej takich przepisów szybkowaru, bo ja bardzo chętnie dla Was przygotuję, ale muszę wiedzieć, że są chętni na tego typu przepisy. A już jutro wieczorem zapraszam Was na nowy przepis na swojskie pączki nadziane marmoladą różaną. Znajdziecie ten przepis jutro po godzinie 17 na karcie Shorts.